Przemysław Gołęcki, autor jednej z bramek w meczu ze Stomilem Olsztyngała. Ja tak zapytam przewodnie, wy umiecie normalnie wygrać bez horroru? Mi się wydaje, że byłoby normalnie do tej chyba bodajże, nie wiem, w której minucie był rzut wolny, faul Królika. Było wszystko normalnie, poza tym, że mieliśmy strzelać bramki jeszcze na 3-4 i byłby mecz już zamknięty. A tak, Królik fauluje rywala niepotrzebnie, według mnie niepotrzebnie. Robi się nerwówka, strzelałem rzutu wolnego, no i wiadomo, że rywal stawia wszystko na jedną kartę, wszystkie piłki wrzuca w pole karne, ale piękne jest to, że wybroniliśmy to i możemy się cieszyć ze zwycięstwa, które jest bardzo ważne i daje nam nadzieję na to, że utrzymamy się w tej lidze. No paradoksalnie można powiedzieć, że w tej końcówce to nam sprzyjało szczęście. Co ja wiem, czy szczęście, no wiadomo było, że rywal będzie wrzucał piłki w pole karne, pokładaliśmy się z tyłu, byliśmy na to przygotowani, że będą wrzucać te piłki i jakoś udawało się to wybronić. I tyle, no czy było szczęście, no nie wiem, no niech jest to szczęście, no niech będzie, że jest, no. Duże nerwy przed tym rzutem karnym? Myślę, że nie, z racji wieku, z racji tego, że kiedyś strzelałem te karne. Dzisiaj był taki szczególny mecz, bo w tygodniu zmarła mi babcia. Poświęciłem swój wyjazd na ten pogrzeb, przygotowaniu się do tego meczu tutaj, żeby być na każdym treningu, żeby zagrać ten mecz. I dedykuję to zwycięstwo babci i tego gola. Naprawdę tym powinniśmy zakończyć, ale jeszcze cię troszeczkę pomęczę. Dla ciebie, powiedz mi, to jest takie szczególna chwila, no bo wiadomo, jesteś w tym klubie najdłużej ze wszystkich zawodników i strzelając tutaj pierwszego gola dla rozwoju na Bukowej, słysząc jak kibice skandują twoje nazwisko, to chyba szczególny moment. No tak się zaśmiałem na boisku, że tak brzmiało to jak na stadionie Napoli, kiedy tam wywołują Higuaina. Troszkę bledsze to było w tym wykonaniu, ale cieszę się, że taka otoczka była tego, że kibice też byli z nami, bo przyszli na ten stadion, nas dopingowali, także okej, wszystko jest fajnie. Dzięki wielkie. Super, dzięki.